Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebogłosy: Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą. I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy. Bardzo pięknie to słowo dzisiejszej Ewangelii łamie święty Paweł w liście, którego słuchaliśmy w tym fragmencie pierwszego listu do Tesaloniczan. Bo widzimy dzisiaj w Ewangelii słowo, które przychodzi, mówi o Chrystusie, który jest w synagodze i wkracza w życie człowieka, który jest opętany. I ten człowiek woła, widząc przychodzącego Chrystusa, wkraczającego w jego życie: Dlaczego mnie dręczysz? Dlaczego przychodzisz, żeby mnie dręczyć? I to jest coś, o czym święty Paweł mówi, że to przyjście, ten dzień pański spada na nas jak złodziej. Wiele razy w naszym życiu rzeczywiście, nie rozumiejąc przychodzenia Boga w nasze życie, widzimy czy interpretujemy to jako coś, co nam życie zabiera. I wiele razy, kiedy Bóg wkracza w nasze życie, to nam się wydaje, że Bóg nas czegoś pozbawia. Jest jak złodziej, który zabiera nam. Często nawet mówimy, że kogo Pan Bóg miłuje, temu krzyża nie żałuje. Takie różne rzeczy, prawda? Że za każdy dobry uczynek będziemy ukarani, że tyle robimy dobrego, a spotykają nas takie trudne doświadczenia. I często mówimy: za co nas karzesz? Wydaje się, że Bóg jest jak złodziej, że przychodzi i rabuje nam zdrowie, zabiera nam dobre samopoczucie, zabiera nam szczęście, zabiera nam pieniądze, zabiera nam różne rzeczy. Tak się nam przynajmniej wydaje. Jest jak złodziej. To, co dzisiaj ten człowiek krzyczał: Dlaczego przychodzisz, żeby mnie dręczyć? Nam się wydaje, że jak Bóg przychodzi, to nas dręczy. Powinien nas wynagradzać, powinien nam dawać święty spokój, powinien nam dawać zdrowie, powinien nam dawać długie życie. Jak mówimy zawsze: zdrówko przede wszystkim, żeby nasze życie było bez problemu, żeby się układało. Nie rozumiemy naszego życia. Święty Paweł dzisiaj mówi: wiecie, że tak to wygląda, że jak przyjdzie ten dzień, to przychodzi jak złodziej, jak poczask. Mówi: ale wy nie jesteście w ciemnościach, żeby ten dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Bo jesteście synami światłości. Wasze życie jest oświecone. I dzisiaj to słowo pyta się mnie, czy w moim życiu rzeczywiście jestem oświecony i widzę przychodzenie Boga w tych trudnych doświadczeniach i potrafię błogosławić Boga za moje życie i potrafię widzieć, dostrzegać na przykład w starości, która jest trudna, przychodzenie Boga, widzieć Boga, który się zbliża. Po co? Żeby dawać mi siebie. Bo Bóg nie czyni w naszym życiu niczego, żeby nas nie otwierać na życie, żeby nam nie dawać siebie. Bóg jest dobry. Często, kiedy ludzie przychodzą na przykład do konfesjonału albo na rozmowy i są w trudnej sytuacji i toczą różne walki i się zmagają,
Nie wiem, jak się okazuje, że umiera dziecko w łonie matki. Jeszcze się nie urodziło, już serce przestało bić, albo kiedy się okazuje, że jedno z dzieci jest niepełnosprawne, albo kiedy przychodzi od lekarza diagnoza, że to jest rak. Nie, są takie sytuacje, albo kiedy przychodzi starość, się okazuje, człowiek nie może sobie nawet już herbaty zrobić, nie utrzyma szklanki w ręku. To mówię jedną rzecz. Patrz się na krzyż. W tej sytuacji, w tych wątpliwościach. Dlaczego? Dlaczego? Że jest jak złodziej. Ktoś, Bóg mnie obrabowuje z mojego życia, z mojego szczęścia, z mojego zdrowia, z mojej spokojnej, szczęśliwej starości, w której sobie planowałem nie wiadomo jakie rzeczy zrobić. Mówię, patrz na krzyż, patrz na krzyż. Tam jest odpowiedź. Tam jest odpowiedź. Kim jest Bóg? Bo co to znaczy być w ciemnościach? Dzisiaj ten człowiek, który woła, dlaczego przychodzisz, żeby mnie dręczyć, jest człowiekiem, który jest opętany przez złego ducha, bo to jest prawda, że kiedy ciągle w nas jest ta interpretacja naszego życia właśnie taka, że Bóg jest jak złodziej, który nam ciągle czegoś zabiera, ciągle czegoś żąda, ciągle jest nienasycony, to jest zły duch za tym wszystkim. Nie trzeba być opętanym takim, jak widzimy w filmach Egzorcyzm, że się głowa kręci, wygina się, nie wiadomo jakie niestworzone historie. Że jest nieprzyjaciel, który faktycznie stoi w naszym cieniu i interpretuje nam przeciwko Bogu całe nasze życie. Mówi, Bóg cię nie kocha, Bogu na tobie nie zależy, zobacz co ci robi, zobacz co ci robi. To jest prawda. Jeżeli i pyta się mnie dzisiaj, kogo słucham w moim życiu? Kto interpretuje mi moje życie? Interpretuje mi zły duch przeciwko Bogu? Mówi, że Bóg nie jest dobry, że Bóg nie kocha, że Boga trzeba się bać, Boga trzeba się lękać, trzeba drżeć przed Nim. Bóg jest jak sędzia, Bóg jest wyrachowany, jest kapryśny. Bogu nie można ufać? Czy pozwalam, żeby Chrystus oświecił moje życie? Jest takie piękne słowo, które mówi, że Chrystus przez swoje życie i śmierć rzucił światło na nasze życie. Jeżeli rzeczywiście jesteśmy wpatrzeni w miłość Boga, która się objawia na krzyżu, miłość Boga, Boga, który jest gotowy szanować nas bardziej niż prawo do swojego życia, Boga, który przekracza granice śmierci, żeby nam towarzyszyć w naszym życiu, nawet w naszym piekle, jak mówimy w kredo apostolskim, że stąpił do piekieł. Po co? Bo nasze życie często wygląda jak piekło. Nie dlatego, że ono jest piekłem, ale dlatego, że nie rozumiemy. Nie rozumiemy obecności Boga w naszym życiu. Pamiętacie Marię Magdalenę, która tak bardzo kochała Chrystusa, że została przy grobie zdumiona tym, że nie ma tam ciała Chrystusa. I kiedy Chrystus przychodzi i mówi do niej, dlaczego płaczesz, to ona nie rozpoznaje Chrystusa przez łzy, przez ten smutek. Nie? Mówi, jeżeli go zabrałeś, tak jak my często do Pana Boga mówimy, zabrałeś mi siebie, nie ma ciebie w moim życiu. Jest śmierć, jest cierpienie, jest przekleństwo. Nie ma ciebie. Nie? I potrzebujemy rzeczywiście, żeby patrzeć się na krzyż i usłyszeć nasze imię, kiedy On wymawia, tak jak mówi do Marii Magdaleny, Mario. I Bóg pragnie powiedzieć do nas po imieniu, otworzyć nasze oczy. Jest ta piękna Ewangelia o tym ślepcu, który nie widzi sensu, który ciągle tylko żebrze, uzależniony od innych, jest szczęśliwy na tyle, na ile inni wrzucą mu pieniądze. Tak jak i my jesteśmy szczęśliwi, kiedy drugi pochwali nas, jak pięknie wyglądasz, jak dobrze ugotowałaś obiad, jaki jesteś mądry, jak wszystko potrafisz pięknie zrobić, jaka jesteś piękna, wspaniała mamusia i tatuś. Ciągle uzależnieni od tego, jak sobie dobrze radzisz. I Ewangelia mówi, wołaj do Chrystusa. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Otwórz mi oczy, oświeć moje życie. Uwolnij mnie od tego nieprzyjaciela, który interpretuje wszystko przeciwko Tobie i przeciwko mnie.
który mówi, że Ty przychodzisz, żeby dręczyć. Daj mi oczekiwać Ciebie. W czasie Eucharystii będziemy się modlić. I pełni nadziei oczekujemy naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo taka jest prawda o naszym życiu. I będziemy mogli dzisiaj włożyć całe serce w tych wszystkich naszych walkach, które toczymy, w tych wydarzeniach, które są trudne. Kiedy odchodzi ktoś najbliższy, kiedy przychodzą doświadczenia, choroby, starość, śmierć. Oczekujemy Twego przyjścia, bo w tych wszystkich wydarzeniach nie przychodzi złodziej, żeby nam coś zabrać, ale przychodzi Bóg, żeby nam dawać życie, dawać siebie, dawać swoją bliskość. Oby to słowo dzisiaj jak taran wdarło się w nasze życie, bo to wszystko zmienia. Nie jesteśmy niewolnikami. Bóg nie chce, żebyśmy byli niewolnikami, którzy się Go boją. Chrystus nazywa nas swoimi przyjaciółmi. I dzisiaj otwiera nasze serce i będzie mówił kolejny raz i dawał nam siebie kosztem własnego życia. Mówi, to jest moje życie wydane, moje ciało połamane, zranione z miłości do Ciebie. Bierz, bierz, masz. Moja krew do ostatniej kropli krwi. Kocham Ciebie. Przyjmij moje życie.